E. Miłość, edukacja, dojrzałość. Witam Państwa w imieniu zarządu naszego stowarzyszenia, w imieniu nas, wszystkich pracowników. I bardzo chciałam podziękować wszystkim za to, że przyjęli się Państwo zaproszenie i za to, że jesteście w tym szczególnym dniu tutaj dzisiaj z nami. Chciałabym też bardzo gorąco przywitać wszystkich przedstawicieli różnych organizacji działających tutaj lokalnie, czy też trochę dalej, o podobnym profilu działalności jak nasz. Witam też osoby, które reprezentują zaprzyjaźnione z nami, współpracujące z nami zbory. Pozwolę sobie przywitać te, o których wiem, które są z najdalsza. Przedstawicieli zboru w Polkowicach, w Zagłębiu pastora zboru w Krośnie. No i tych z bliższa też, pastorów okolicznych zborów, czy to z Cieszyna, czy z Haszlacha, z tego co mogłam zapamiętać widząc, oczywiście pastora tego zboru też witamy. Równie serdecznie witam byłych pracowników MED-u, którzy też, mam nadzieję, są z nami na tej uroczystości. Gorąco dziękuję za przybycie wszystkim wolontariuszom, wszystkim osobom zaangażowanym w różne akcje, które jako my prowadzimy. I równie gorąco witam wszystkich sympatyków i wszystkie osoby, które są nam po prostu przyjazne, przychylne, naszych przyjaciół po prostu. Poza tym chciałabym też równie gorąco przywitać naszego gościa, no nie wiem, powiem honorowego, Boba Evansa, który jest naszym przyjacielem, modlicielem od wielu lat już i też naszym mentorem, można by tak powiedzieć. I Bob w dalszej części naszego programu podzieli się z nami później refleksjami ze Słowa Bożego. Pragniemy, żebyśmy spędzili ten czas miło i cały program będzie się składał z kilku takich części. Na początek troszkę czasu poświęcimy historii czy przeszłości. Opowiemy też trochę o tym miejscu, w którym jesteśmy obecnie w naszej służbie i trochę o naszych planach i celach też na przyszłość. A po o zakończeniu tej oficjalnej części wszystkich zapraszam na poczęstunek i luźne rozmowy. Oczywiście podczas takiej uroczystości jak dzisiejsza nie może zabraknąć muzyki, dlatego w pieśniach i uwielbieniu poprowadzi nas zespół, który działa tutaj przy zborze w Dzięgielowie, zespół młodzieżowy, chyba mogę tak powiedzieć, Synogarnica. I dodam jeszcze, że niektóre z tych osób w jakiś sposób przewinęły się przez naszą działalność, bo na przykład były uczestnikami naszych obozów, albo nawet są jeszcze, w tym roku byli. I też są to osoby, które pracują wśród dzieci. Więc w jakiś sposób jesteśmy też z Wami, myślę, mamy taką łączność. I dziękujemy Wam bardzo za to, że zgodziliście się tutaj usłużyć i bardzo jest nam miło z tego powodu, że młode pokolenie może w taki sposób być tutaj z nami i usługiwać. I ze szczególnym podziękowaniem też chciałam zwrócić się do proboszcza tego zboru, do księdza Marka Lądzina, za bardzo chętne udostępnienie, bardzo gorące zaproszenie nas tutaj i też przygotowanie mnóstwa rzeczy wcześniej za nas. I chciałabym teraz poprosić właśnie pastora Marka Lądzina o rozpoczęcie tego naszego spotkania modlitwą. Ja tylko
jest gospodarzem, bo ta drużyna przywitała wiele osób, no i tak się zastanawiam, no byłoby chyba niezręcznie przywitać samego gospodarza, Jezusa Chrystusa, bo w Jego imieniu jesteśmy tutaj zebrani, jedynie możemy prosić, aby wasze przysłucha tej świętego działał i abyśmy patrząc na te 25 lat tej szczególnej służby znieśli naprawdę dziękczynienie, że Bóg jest wierny, że On otrzymuje słowa, że On nigdy nie opuszcza i możemy na nim też budować teraźniejszość, aby przede wszystkim patrzeć w przyszłość, bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Czyny, rozpocznę powiedzieć. Kochany nasz Ojcze w niebie, tak dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska, Twoja dobroć każdego poranka, każdego dnia objawia się na nowo. Dziękujemy Ci za to, że obudziłeś nas do dzisiejszego dnia, że pozwalasz nam tutaj się gromadzić to popołudnie. Jesteśmy zgromadzeni w imieniu, które jest ponad wszelkie imiona, w imieniu Jezusa Chrystusa, przed którym imieniem chcemy zginać wszelkie kolana, na niebie, na ziemi, pod ziemią. My sami, ale całe też i Twoje stworzenie, dziękując Ci nade wszystko za Jezusa Chrystusa, za to, że dałeś nam największy dowód, jak bardzo nas kochasz, że nie chcesz śmierci grzesznika, ale chcesz, aby wszyscy się upamiętali, aby wszyscy się nawrócili, aby wszyscy mogli być Twoją własnością, abyśmy mieli taką osobistą relację z naszym najlepszym przyjacielem, z razem Bogiem, Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Dlatego, Panie, chcemy być też Ci wierni w tym Twoim poleceniu, aby iść na świat i czynić uczniami wszystkie narody. Chcemy to też czynić wobec tych najmniejszych, wobec dzieci, wobec młodzieży. Dlatego powołujesz nas do tej służby, ale też do tej służby nas uzdalniasz, bo bez Ciebie naprawdę jesteśmy niczym, jesteśmy słabi, jesteśmy mali. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za to, że w mocy Ducha Twojego Świętego to Ty przyznajesz się do tego, co czynimy i wierzymy to, że Ty będziesz to błogosławił, tak jak błogosławiłeś nadal. Jak to błogosławiłeś dotychczas, tak i będziesz nadal. Panie, proszę Cię o teraz błogosławieństwo tutaj dla tej chwili, dla tej wspólnej społeczności, uroczystości, przeżywania tego dziękczynienia, spoglądając w przeszłość, dziękuję Ci za teraźniejszość i prosząc Cię o to, co przygotowujesz na przyszłość. A bądź uwielbiony, wywyższony, tutaj na tym miejscu, w sercu i w życiu każdego z nas, bo pamiętać chcemy, że nie nam, Panie, nie nam, ale Twemu imieniowi niechaj będzie wszelka chwała, cześć i dziękczynienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Świat, a spokojnie tam wielki Boże.
Dlatego właśnie ona przypomni nam tę historię, jak to się wszystko zaczęło, gdzie,
jak to się stało, że dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. A później zobaczymy to troszkę obrazowo, wizualnie poprzez zdjęcia. Prezentację wizualną przygotowali i przedstawią Krysia i Andrzej Żydek. Wolnym czasie
to niewiele zrobimy. Dzisiaj wiemy, że Samuel wtedy miał o wiele większe marzenia. Marzył i wierzył, że pewnego dnia także w Polsce będzie możliwe to, co działo się od wielu, wielu lat już na Zachodzie, że będzie możliwa pełnoetatowa praca w chrześcijańskiej organizacji misyjnej. Ci z Was, którzy macie trochę więcej niż 25 lat, to wiecie, dlaczego w naszym kraju to nie było możliwe wcześniej. A ci, którzy urodziliście się później, pewnie nawet o tym nie myślicie, że to, co dzieje się dzisiaj, to jest dzięki Bożej wolności, którą nam dał w naszym kraju. Po 4 latach takiej intensywnej nauki latem i zimą przyszedł czas na ostateczny egzamin. Zdawaliśmy je w ciągu minionych lat też, ale na jednym z ostatnich egzaminów musieliśmy pisemnie odpowiedzieć na kilka pytań. Ja pamiętam tylko 2 z tych pytań. Jedno z nich brzmiało tak. Jeżeli w Polsce byłaby możliwa pełnoetatowa praca w misji, to czy chciałbyś w niej pracować, w tej misji? Drugie pytanie było takie. A jakie byłyby Twoje największe obawy, aby pracować w chrześcijańskiej misji na pełny etat? Były jeszcze inne pytania, ja nie pamiętam. Nie wiem, co napisali inni studenci, było nas ponad 50 wtedy. Trochę pamiętam i wiem, co ja napisałam. Nie wiedziałam wtedy, że marzenia tak szybko staną się rzeczywistością. To był lipiec 1989 roku. Po tym egzaminie w niedzielę otrzymaliśmy dyplomy. A w następnym roku, w marcu, zostaliśmy poinformowani o rejestracji w Polsce chrześcijańskiej organizacji misyjnej, Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, w której ramach został także utworzony MED, Misja Ewangelizacyjna wśród dzieci. Tylko 8 miesięcy. 11 osób z tamtych studentów, którzy rok wcześniej skończyli szkolenie, otrzymało zaproszenie do tej pełnoetatowej pracy w MEDzie. Nie wiem, może ich było więcej, ale wiem, że 11 odpowiedziało tak. Pełnoetatowa praca w tej chrześcijańskiej misji była w naszym kraju zupełnie czymś nowym. Był to wielki przywilej, ale zarazem wielki krok wiary. Dla większości z nas wtedy oznaczało to rezygnację z dotychczasowych dobrych posad. Obiecano nam wynagrodzenie. Wiecie, na jak długo? Na 3 miesiące. Samuel powiedział, o pieniądze na następne wynagrodzenia musicie się modlić i ufać Bogu. I tak jest do dnia dzisiejszego. Nic się nie zmieniło. Mieliśmy wiele pytań i wiele wątpliwości. Na przykład takich, co powiedzą nasze rodziny, nasi najbliżsi. Co powiedzą nasi przyjaciele? Co powiedzą inni ludzie? Mieliśmy także pytania, jak ta praca ma wyglądać? Jaki ma być jej kształt? I ciągle pytanie, skąd będą finanse? Myślę, że może w oczach niejednej osoby wyglądaliśmy na szaleńców. Było tyle niewiadomych. Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Zaproszenie było w marcu, a we wrześniu, jak już powiedziałam, było to szczególne nabożeństwo, w czasie którego modlono się o każdego pracownika. Czy ktoś z Was, kto jest tutaj dzisiaj, był tutaj wtedy, 25 lat temu? Ktoś to pamięta? Możecie wstać?
edukacyjnego tutaj w Dziękielowie. Mieliśmy wtedy trzy grupy dzieci, 4-godzinny program i oczywiście Pan Bóg dał nam wolontariuszy do pomocy, bo 11 osób nie byłoby w stanie tego zrobić. W lipcu i sierpniu też prowadziliśmy Tygodnie Dobrej Nowiny, spotkania dla dzieci na otwartym powietrzu, a od września rozpoczęliśmy regularne spotkania w klubach biblijnych w różnych miejscach Polski. Jeździliśmy i prowadziliśmy szkolenia w różnych miejscach Polski. Przychodziły święta Bożego Narodzenia, jeździliśmy ze specjalnymi spotkaniami świątecznymi. Wiele tych spotkań wtedy odbywało się w szkołach. 90. i 91. rok to był czas, kiedy w szkołach były otwarte szeroko drzwi dla takiej pracy. Niestety bardzo krótko. Te drzwi się zamknęły szybko. Zajęliśmy się także przygotowywaniem materiałów, tłumaczeniem, pisaniem nowych. Wtedy, 25 lat temu, chrześcijański rynek materiału do pracy z dziećmi był bardzo ubogi. Niektórzy to pamiętają, w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów. Służba rozwijała się. Po kilku latach rozpoczęliśmy obozy biblijne dla dzieci. Najpierw jeden obóz w roku, potem był jeden obóz dla dzieci, jeden dla nastolatków. Po kilku latach jeszcze doszedł obóz dla dzieci szczególnych, niepełnosprawnych umysłowo. Przez ostatnie lata każdego roku mieliśmy około 6 obozów. Wielkim wydarzeniem i krokiem wiary było także dla nas usamodzielnienie się mędrów. Po 12 latach służby pod skrzydłami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja zdecydowaliśmy się na kolejny krok wiary. Zarejestrowaliśmy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość, Edukacja, Dojrzałość, żeby MED ciągle był w nazwie. To było w 2002 roku. Zmieniliśmy wtedy też nasze biuro. Przez te kolejne lata wiele zmian zachodziło. Niektórzy pracownicy odchodzili do innej służby, ale Bóg powoływał i przysyłał nowych pracowników. Jedne drzwi Bóg otwierał, a inne nam zamykał. Pozwalał nam robić rzeczy i docierać do miejsc, o których 25 lat temu nawet nie mieliśmy śmiałości, żeby marzyć. Nie myśleliśmy, że będziemy mogli od czasu do czasu pojechać i szkolić ludzi do pracy z dziećmi na Białorusi, na Mołdawii, nawet w Irlandii. Nie zawsze nam było łatwo, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. W czasie szkoleń i różnego rodzaju spotkań Samuel Doherty zawsze wskazywał nam na Boże Słowo, na Boże obietnice i zachęcał, by Bogu całkowicie ufać i na Nim polegać i z Nim stawiać kroki wiary. I chcę na koniec przeczytać dwa wersety, które często Samuel nam powtarzał. I tak wydaje mi się, że jeden z nich był tutaj właśnie 25 lat temu cytowany także w czasie nabożeństwa. Z psalmu 34, 11 werset. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Czy kiedykolwiek pracownicy MED cierpieli głód i niedostatek? Nie. Czy zawsze kwota na koncie bankowym MED-u była taka, że mogliśmy spać spokojnie? Nie. I jeszcze jeden werset z Księgi Izajasza, z 30 rozdziału, 2 część 15 wersetu. Ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Minęło 25 lat. Czy praca się skończyła? Czy wszystkie dzieci w naszym kraju usłyszały Ewangelię? Czy wszystkie zaufały Chrystusowi?
getting nervous. I thought I was going to have to learn Polish all of a sudden. Myślałam, że będę się musiał od razu nauczyć polskiego już teraz. You must be one of the most intelligent groups in the world. Musicie być jedną z najmądrzejszych grup na świecie. Because I think Polish language must be one of the most difficult languages in the world. Bo wydaje mi się, że język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie. And I heard that even little children in Poland can speak Polish. A nawet małe dzieci w Polsce słyszałem, że umieją mówić po polsku. So you have intelligent children. Więc macie też inteligentne dzieci. I want to take a picture. Chciałbym zrobić wam zdjęcie. Because I want to show people in America how handsome Polish people are. Pokazać ludziom w Stanach Zjednoczonych, jak przystojni i piękni są Polacy. And I want to also show them how you love and support the MUD ministry. I też chcę im pokazać, jak bardzo kochacie i wspieracie służby MED-u. A smile. No więc uśmiechnijcie się, proszę. You weren't smiling. Nie uśmiechaliście się tam. Here we go, let's take this side. Jeszcze raz. Druga strona, może być lepiej. Good. Dobra. Dalej
wiele lat. I can say honestly. Mogę uczciwie przyznać, that NED is worthy of your involvement. Że MED jest warty tego, abyście się w niego angażowali. Worthy of your prayers. Że jest wart tego, aby się niego modlić. And worthy of your i wspierać go finansowo. I want to share with you a few thoughts from the Word of God. Chciałbym się z wami podzielić kilkoma myślami ze Słowa Bożego. I think we all recognize that our world is in chaos. Myślę, że wszyscy widzimy to, że nasz świat znalazł się w zamieszaniu, chaosie. Political upheaval. Polityczne zwroty. Economic insecurity. Niepewność finansowa, ekonomiczna. Moral decline. Upadek moralny. Ethnic and religious strife dominate the headline news. Etniczne i religijne walki zdominowały wszystkie nagłówki gazet. Substance abuse and alcoholism is wreaking havoc even among our children and young people. I nadużycia alkoholu i różnych innych substancji pojawiają się nawet pośród najmłodszych. Abuse. Nadużycie. Both spousal abuse and child abuse. Zarówno nadużycie wśród małżonków, wśród dorosłych ludzi, jak się wśród dzieci. These are indications of the demise and the disintegration of the family. To są takie znaki na początek rozpadu rodziny. Internet pornography. Pornografia w internecie. Violence in every media is accepted. Gwałty. Różne gwałtowne sytuacje w mediach, to wszystko jest przyjęte. Deviant lifestyles are being called normal today. Taki zepsuty styl życia stał się dzisiaj czymś normalnym. This is the picture of society where you live and where I live. To jest obraz społeczeństwa, w którym ja żyję i w którym wy żyjecie. And this is where the 6 million children of Poland live today. I to jest miejsce, w którym 6 milionów polskich dzieci dzisiaj żyje. How are you and I supposed to respond? W jaki sposób mamy zareagować? Should we just put up with it? Czy powinniśmy po prostu z tym żyć? We can close our eyes, turn our backs and hope that it will change. Możemy zamknąć oczy, odwrócić się i mieć nadzieję, że wszystko się zmieni. And we can attempt to make a difference. Ale możemy też spróbować zmienić coś. Above all, ponad wszystko, you and I need to be praying. Ty i ja powinniśmy się modlić. Praying for our world. Modlić się za nasz świat. For world leaders. Za przywódców tego świata. Praying for our nations. Modlić się za nasze narody. Praying for the city and towns where we live. Modlić się za miasta i miasteczka, w których mieszkamy. Praying for our neighbors and our friends. Modlić się za naszych sąsiadów, za naszych przyjaciół. Praying for family members who don't know Jesus Christ. Modlić się o członków rodzin, którzy jeszcze nie poznali Jezusa Chrystusa. Praying for our pastors and church leaders and the effective witness of our churches in the community where God is placed. Modlić się o pastorów, przywódców naszych kościołów i ludzi, którzy służą w tych miejscach, tam, gdzie Bóg ich umieści. Now I want to share with you this morning that is happening three concepts that we all should embrace. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami takimi trzema myślami, które wszyscy powinniśmy zrozumieć i poznać. I believe these are three concepts that we need to embrace if indeed we are serious about the society and the general eternal destiny of individuals. Są to takie trzy myśli, które wszyscy powinniśmy zapoznać się z nimi, jeżeli poważnie myślimy o społeczeństwie i o jednostkach. Concept number one. Po pierwsze. Focus on Jesus. Skupmy się na Panu Jezusie. Can you say that with me? Czy możecie powtórzyć ze mną? You can say it in Polish. Możecie po polsku. Skupmy się na Panu Jezusie. In Acts chapter 4. W Dziejach Apostolskich 4 rozdziale. Verse 12. We are told that there is only one name in all the earth. Jest napisane, że istnieje tylko jedno.
akceptacji. But by tolerance, this is what the sociologists mean. Ale co rozumieją socjolodzy przez słowo tolerancja? That we need to accept every philosophy. Oznacza to dla nich, że powinniśmy przyjąć każdą filozofię. Accept every alternative lifestyle. Każdy alternatywny styl życia. Accept every religious ideology. Powinniśmy przyjąć każdą religijną ideologię. But reject objective truth. Ale odrzucić obiektywną prawdę. Objective truth and moral absolutes have been traded for a philosophy that says there's no one standard, there's no definite right and wrong. Taka obiektywna prawda, ostateczna prawda została przehandlowana, zamieniona na stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak ostateczna prawda. What they say is if you believe something is right for you, then it's right for you, but not necessarily right for me. Jeżeli mówisz, że coś jest prawdą dla ciebie, to może jest prawdą dla ciebie, ale nie musi być prawdą dla mnie. You cannot impose what you think is right upon others and upon society. Nie masz prawa narzucać tego, co myślisz, że jest prawdą na innych. With this thinking, with this thinking. I za pomocą tego myślenia. Ironically, has come an emphasis and an interest in the supernatural, or as it's termed, the spiritual. To myślenie spowodowało, że pojawiło się takie większe zainteresowanie supernaturalnymi, ponadnaturalnymi siłami duchowymi. There's a growing emphasis on angels and out-of-body experiences. Wzrost takiego nacisku na różne doświadczenia ponadcielesne, na anioły. For decades we've heard about the force. Przez wiele lat słyszeliśmy o siłach. We've heard a lot of talk about higher power. Słyszeliśmy o wyższych mocach. Wiele się o tym mówiło. The occult. O okultyzmie. Satanic worship. I o uwielbieniu szatana, satanistycznym. And meditation has become a way of life. Medytacja dla wielu stała się stylem życia. People are enchanted with horoscopes. Ludzie są przyciągani horoskopami. I know there are people who every morning the first thing they do is open the newspaper to see what the horoscope says for the day. Znam takich ludzi, którzy rozpoczynają dzień zawsze od otwarcia gazet, żeby sprawdzić, co jest na dzisiaj w horoskopie napisane. They're technologically savvy, they just go to the computer and they find the same wishful thing. A jeżeli są technologicznie bardziej rozwinięci, no to idą do komputera i robią to samo. Fortune tellers. Przepowiednia przyszłości. In psychic hotlines via telephone and the internet are a multi-billion dollar business. I różne psychologiczne doradztwa telefoniczne przez internet. Dzisiaj zarabia się na tym miliardy. With all this comes a pluralistic mindset. I temu wszystkiemu towarzyszy taki pluralistyczne myślenie. And the pluralistic mind says that everybody is traveling on different roads, on different sides of the mountain. But when we get to the top, we all realize that we've really been seeking for the same deed. Pluralistyczne myślenie mówi nam o tym, że każdy idzie swoją własną drogą, wspina się na swoją własną ścieżkę, ale kiedy dotrzemy na szczyt, okaże się, że myśleliśmy o tym samym. That thinking, to myślenie, comes from a Japanese proverb. Pochodzi z japońskiego przysłowia. It simply says all paths lead to the top. Które po prostu mówi, wszystkie ścieżki prowadzą na szczyt góry. Maybe some of you are sitting in one of the airports in Paris. Może ktoś z was był na. And I spent the conversation with a young French university student. Ja siedziałem na lotnisku w Paryżu i rozpocząłem rozmowę z jednym paryskim studentem. And after talking about life in general and about government and about his studies. Po tym jak rozmawialiśmy o życiu ogólnie, o rządzie, o jego studiach. I finally got to the spirit. W końcu udało mi się dotrzeć do spraw duchowych. So he said. I powiedział mi coś takiego. Spirituality is very, very, very important. Duchowość jest bardzo, bardzo ważna. But I'm not at all interested in God. Ale nie interesuje się, w ogóle nie interesuje się Bogiem.
way earlier than I needed to. To był człowiek, który witał gości w hotelu przy wejściu i za każdym razem co rano przychodziłem wcześniej niż myślałem, niż miałem przyjść tam, gdzie jestem. I robiłem to celowo. Because I really developed a pretty good rapport with the doorman. Bo naprawdę nawiązałem całkiem dobrą relację z tym człowiekiem, który witał gości przy drzwiach. Most Indians are my height. A większość Hindusów jest mojego wzrostu. This man was that tall. A ten człowiek był taki wysoki. He had a pristine white uniform. I miał taki piękny biały mundurek. Beautiful red hat with a feather on it. Piękne takie nakrycie głowy. Very impressive. Bardzo duże wrażenie robił. A very gentle, humble. Ale był takim bardzo pokornym i miłym człowiekiem. He listened very intently every day to talk to him about Jesus Christ. I bardzo uważnie słuchał, kiedy rozmawiałem z nim codziennie rano o Panu Jezusie. Ostatniego ranka powiedziałem, czy chciałbyś przyjąć Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela? He said, yes! Powiedział tak. Oh, thank you. O, dziękuję. Then he said, ale później powiedział tak. I'll add him to my other books. Ja dodam go do listy moich pozostałych bogów. The Indians worship at least 300 million different gods. A w hinduskim systemie uwielbieniowym tam jest ponad 300 milionów różnych bogów. Jesus and this man's thinking was just going to become another guy. I ten człowiek pomyślał sobie, że Pan Jezus zostanie kolejnym bóstwem. Again. Was Jesus serious when he said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Czy Pan Jezus by mówił poważnie, kiedy nam powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. We believe he is to us. Jeżeli wierzymy w to, że tak. And friends, we need to focus our attention, our conversation. Wtedy musimy skupić się, wszystkie nasze myśli, nasz styl życia właśnie na nim. Focus number two. Druga rzecz. We need to focus on others. Musimy skupić się na innych. You and I live in a self-focused society. Wszyscy żyjemy w społeczeństwie, które jest egoistyczne, skupia się na samym sobie. We are consumed with what we want. I żyjemy według tego, co chcemy. We're consumed with our needs, our comfort. We're consumed with me. Jesteśmy zainteresowani naszą wygodą. Wszystko, co jest związane ze mną. How many of us have children? Kto z was ma dzieci? Don't be ashamed of your children. Nie wstydźcie się swoich dzieci. Musicie się przyznać. I have six children. Ja mam sześcioro dzieci. I have 14 grandchildren and another one due in a month. Mamy 14 wnuków i jeszcze jeden będzie za miesiąc. I'm amazed. Jestem how selfish little children. Jestem zdumiony tym, jak egoistyczne są małe dzieci. You never taught your children to say, it's mine! Nigdy nie słyszeliście, jak wasze dziecko mówiło, to moje. Nie uczyliście nigdy dziecko mówić, to moje. But they weren't very old before they said, it's mine. Ale niezbyt duże musiały urosnąć, żeby potrafić powiedzieć, to moje. I want this. Ja tego chcę. Give it to me. Daj mi to. And when they become teenagers, sorry kids. A kiedy zostali nastolatkami, sorry. I need this. Potrzebuję tego. Why do you need it? A czemu tego potrzebujesz? Because my friend Peter has it. Bo mój kolega Piotrek też takie coś ma. And we become older. A później jeszcze starsi. A husband says to the wife, I need, oh no, we need a new car. I mąż mówi do żony, potrzebujemy nowego samochodu. What's wrong with the one we have, she asks. Żona pyta, a co się stało z naszym samochodem, tym co mamy? His answer. A odpowiedź? If I break
about Jesus Christ when he was here on earth? Pan Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, he said, I did not come to be served, but to serve. Powiedział, nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć. Luke 19:10 says that the Son of Man came to seek and to save those who are lost. Ewangelia Łukasza 19:10, tam jest napisane, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I remember my first year in Bible college. Pamiętam mój pierwszy rok w szkole biblijnej. I remember a theology professor giving every student an assignment. I pamiętam, jak profesor zadał każdemu studentowi pracę. And the assignment was a very simple assignment. I to była taka bardzo prosta praca do napisania. He said, by every Friday, powiedział, w każdy piątek, I want you to have distributed 10 gospel tracts. No, nawet to nie była praca do napisania, tylko po prostu zadanie dla każdego studenta. Każdego piątku macie rozdać 10 ulotek chrześcijańskich, takich ewangelizacyjnych. Now my first thought was, moja pierwsza myśl była taka. What does that have to do with theology? A co to ma wspólnego z teologią? That's evangelism. Przecież to jest ewangelizacja. You should have seen me on Thursday night standing on the corner passing tracts out to anybody who would take them. Musielibyście mnie zobaczyć wtedy w piątek, jak próbowałem rozdawać jak najwięcej traktatów. Sorry. Wolno się uczyłem. It took me weeks before I realized, you know what, this is important. Zajęło mi tygodnie, zanim zdałem sobie sprawę z tego, że to jest ważne. This is why I'm in college. Że właśnie dlatego znalazłem się w szkole biblijnej. This is part of preparation for ministry. Że to jest przygotowanie, właściwe przygotowanie do służby. I might be impacting these people for eternity. To może mieć wpływ na tych innych ludzi na wieczność. Why were they separated from their
from their families and congregations? Z jakiego powodu oddzielono ich od ich rodzin, od kościoła? Why were they mocked? Dlaczego wyśmiewano się z nich? Why were they beaten? Why were they abused? Why were they starved? Dlaczego oni byli wyśmiewani, bici, prześladowani? Because like the apostles of old, they stood before the leaders of that day and said, we can only do one thing, and that is to make Jesus Christ. Ponieważ w tym czasie byli gotowi, tak jak apostołowie, stanąć przed przywódcami i powiedzieć, my musimy, my możemy robić tylko jedną rzecz, głosić Jezusa Chrystusa. Może coś ułatwimy. Parę lat temu moja żona zaprzyjaźniła się z młodą matką w naszym sąsiedztwie. When my wife began her early morning walk, she would see Leslie sometimes in the yard or sometimes just sitting outside her gate. Kiedy moja żona wychodziła na poranną przechadzkę, za każdym razem widziała Leslie, która albo też chodziła, albo siedziała i piła kawę. I pewnego dnia zapytała Leslie, może byś się do mnie przyłączyła? A ona powiedziała, oczywiście, bardzo bym chciała z tobą spacerować. I zaczęła spacerować. As children came along, they put the baby in the stroller and for a little while Leslie would push the stroller, for a little while my wife Cory would push the stroller. Kiedy pojawiły się dzieci, spacerowały z wózkiem i przez jakiś czas Leslie pchała wózek, potem i moja żona też pchała wózek. Cory began to pray somehow open up the door so I can tell Leslie about Jesus. I moja żona zaczęła się mówić, Panie, otwórz drzwi, abym mogła opowiedzieć Leslie o Panu Jezusie Chrystusie. I drzwi zostały otwarte. Her oldest daughter got to be 4 years old. I najstarsza córka miała 4 lata. Cory said, Leslie, can I take Sarah to vacation Bible school at our church? I Cory, moja żona zapytała, Leslie, czy mógłbym zabrać twoją córeczkę na szkółkę do naszego kościoła? Yeah, I guess so. But can I come too? No chyba tak, ale czy mogłabym też pójść? Oczywiście, przyjdź. When the next one came along, she started going to vacation Bible school. I kiedy nadszedł czas, obie zaczęły przychodzić na wakacyjną szkółkę niedzielną. Said, Mommy, can we go other times too? Dziewczynka zaczęła pytać, mamusiu, mogłybyśmy jeszcze pójść? And Cory said, I'll take the girls to Sunday school every Sunday. I Cory powiedziała, ja mogę zabrać tą dziewczynkę co niedzielę na regularną szkółkę niedzielną. I mama też zaczęła przychodzić. Leslie poznała, doszła do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I jedna po drugiej, każda z tych dziewczynek zaczęła poznawać Pana Jezusa. A co z tatą? Daddy's a chef. Tata jest kucharzem. He loves to cook, even when he's not in the kitchen at the restaurant. I tata jest szefem kuchni i uwielbia gotować, nawet jak nie jest u siebie w restauracji w kuchni. Monday was his day off. Ale w poniedziałki miał zawsze wolne. Cory said, "Why don't you guys come to our house for dinner on Monday night?" I Cory zaproponowała, a może byście przychodzili w poniedziałki na obiad, kolację do nas do domu. Now my wife's cooking is okay for me. Kuchnia mojej żony jest w porządku, jeżeli o mnie chodzi. But it wasn't up to Mark's standard. Ale ona nie przystawała do standardów Marka. Mark said, Cory, is this the best you can do? Mark zapytał, Cory, czy to najlepiej, jak potrafisz ugotować? Mark is the best I can do. A ona odpowiedziała, no tak, najlepiej potrafię właśnie tak. He said, well, how about if we come to your house on Monday night, but I'll cook. A on zaproponował, no to może będziemy przychodzić do waszego domu na obiad, kolację, ale i ja będę gotował. Guess what happened? Zgadnijcie, co się stało. Mark started going to church. Mark zaczął chodzić do kościoła. Mark came to faith in Jesus Christ. I Mark też poznał Pana Jezusa Chrystusa. Mark and Leslie are like adopted children of Mark i Leslie stały się takimi adoptowanymi dziećmi naszej rodziny. Their three girls call us grandpa and grandma. Ich trzy córeczki mówią do nas babciu i dziadku. Last night at midnight I got a text. Zeszły wieczór o północy, właściwie
SMS-a od Leslie. Mark miał wypadek, przewrócił się na rowerze. Jesteśmy na pogotowiu. Nie wiem, jak poważny jest jego stan. That message went to me, to my wife, to all the rest of our children. Ta wiadomość, ten SMS przyszedł do mnie, dostała go również moja żona i nasze dzieci. Within seconds, my kids were, you know, Leslie, we're praying for you, we're praying for Mark, keep us informed, we'll keep. I właściwie zajęło to kilka sekund. Moje dzieci od razu zareagowały i napisały do Leslie, modlimy się, chcemy informacji, informuj nas na bieżąco, co się dzieje. Leslie and Mark's parents were both deceased. They both died. Rodzice Leslie i Marka umarli już, nie żyją. Because my wife said, Leslie, will you talk? Z powodu tego, że moja żona zadała to jedno pytanie, Leslie, czy pójdziesz ze mną na spacer? The whole family has come to faith in Jesus Christ. And now they've been enveloped into our family. Cała rodzina przyszła do wiary i poznała Pana Jezusa Chrystusa, a teraz stali się również częścią naszej rodziny. What did it take to cause this to happen? Ile to zajęło? W jaki sposób to się wydarzyło? Chodziło tutaj o miłość. Troskę. Simple question. I proste pytanie. Simple act of kindness. Prosty akt uprzejmości. We need to focus on Jesus. Musimy skupiać się na Panu Jezusie. Number two, we need to focus on others. Po drugie, powinniśmy skupić się też na innych ludziach. Number three. A po trzecie, we need to focus on today. Musimy skupić się na dniu dzisiejszym, na dzisiaj. Today, every one of us in this room is going to live 1440 minutes. Dzisiaj każdy z nas będzie żył przez 1440 minut. Myślę, że to przez 1440. How are we going to use those minutes? W jaki sposób wykorzystamy te minuty? What are we going to do today that will touch another person's life? Co będziemy dzisiaj mogli zrobić, aby ta rzecz mogła dotknąć życie kogoś innego? Friends, I don't know if you agree with me or not, but I believe that time is running out. Przyjaciele, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja myślę, że czas nam ucieka. That the opportunity for the salvation of mankind is drawing to a near. I że możliwość zbawienia ludzkości jest coraz krótsza, już się kończy ten czas. That the day of the coming of our Lord Jesus Christ is drawing closer and closer and closer. Że przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa jest coraz bliżej i bliżej. Is the doctor. Nowiną tylko wtedy,
kiedy zostanie przekazana na czas. Czy słyszeliście? The gospel is only good news if it arrives in time. Ewangelia będzie dobrą nowiną tylko wtedy, kiedy zostanie przekazana na czas. Now I want you to do something. Chciałbym, żebyście coś teraz ze mną zrobili. How many of you can snap your fingers? Kto z was potrafi strykać? Okay. I would like us to snap off 10 seconds. Chciałbym, abyście teraz pstrykali przez 10 sekund. Okay, and we'll do it at my pace. I to będzie w moim tempie. Ready? Gotowi? Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
jeżeli twój sąsiad siedzi sobie na ganku. Zaproś go na spacer. Kto wie, jak wielu może się zmienić dzięki temu. Dziękuję wam bardzo i Pan Bóg błogosławi. Binek. Chcielibyśmy teraz zrobić to, o czym mówił między innymi Bob. Kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy psalmy, szczególnie czytamy na przykład coś takiego: błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I właśnie to jest to, co chcielibyśmy teraz zrobić. Dziękować Bogu. Chcemy was wszystkich do tego zaprosić, do tego dziękowania Bogu w modlitwie. Jest za co dziękować. Po prostu zachęcam teraz nas wszystkich, żebyśmy wstali i żebyśmy, jeśli macie ochotę, pragnienie zawołać do Boga, żebyśmy to teraz wspólnie czynili. Pod koniec tego czasu zespół poprowadzi nas w ostatniej pieśni, a potem przejdziemy jeszcze do kilku innych rzeczy, które mamy na koniec jeszcze zaplanowane. Także zachęcam, powstańmy i módlmy się. Panie Boże, ja Ci chcę dziękować za to, że Ty jesteś dobry i za to, że Ty wykonujesz to, co zaplanowałeś i że Ty wykorzystujesz, używasz też do tego ludzi zwyczajnych, niedoskonałych. I dziękuję Ci za te lata, w czasie których nas prowadziłeś, używałeś. I chcę Ci oddawać za to chwałę i cześć. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Thank you.
jedna chyba z pierwszych rzeczy, które się nabywa w medzie, to prawda. Więc wybaczcie się w trakcie, po prostu się rozrycza. Wielki dla mnie to przywilej, że jestem tutaj. I kiedy mówi się o nowym nabytku, to często właśnie mówi się o mnie. Ale pozwólcie, że chcę się też podzielić tym, jak to tak naprawdę się zaczęło. Także w moim życiu. Jak się zaczęła wielka przygoda, która trwa do dnia dzisiejszego w medzie. Wiele osób widzę tutaj po raz pierwszy, ja widzę, ale chcę zapewnić o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wasze modlitwy, wasze gorące modlitwy są odczuwalne tutaj na południu i tam na północy. Za to bardzo dziękuję. Za to dziękuję wszystkich dzieci, które przychodzą na kluby, jeżdżą na obozy. Bo dzięki waszym wspaniałym modlitwom, waszej pamięci i przede wszystkim Bożemu błogosławieństwu, praca medium może trwać 25 lat. Wow! To jest niesamowite. Ja nie wiem. Zatem uzmysłowiłem sobie pewną rzecz, mianowicie, że trzy najważniejsze rzeczy w moim życiu wydarzyły się w moim mieście. To miasto to Cieszyn. Urodziłem się po raz pierwszy w Cieszynie. 32 lata temu. 20 lat później urodziłem się drugi raz w Cieszynie. 100 metrów dalej. I w Cieszynie zrobiłem pierwsze kroki w służbie w medzie. 11 lat temu. A najdziwniejszą rzeczą jest to, że moja rodzina nigdy nie mieszkała w Cieszynie. Nie wiem, dlaczego Pan Bóg tak sprawił. Ale chciał, żeby to było dla mnie ważne miejsce. I jest. 11 lat temu poznałam pierwszą osobę z medu. Lidziu mówi o tobie. To Lidzia między innymi zaprosiła mnie na to, aby pójść do internatu w Cieszynie, przy szkole specjalnej i tam służyć młodym ludziom. Śpiewem, świadectwem, scenką. Wtedy poznałam też w tej służbie brata Andrzeja, który jest dzisiaj naszym prezesem. 11 lat temu zarażono mnie tym, co trwa już 25 lat. Później było szkolenie, letnie szkoły biblijne, którą miałem okazję przejść w stronę. Obozy medu. Najpierw na południu. Pierwszy krok jako wychowawca, później jako kierownik. Wiecie co, to jest bardzo miłe, kiedy patrzę na salę i widzę wiele osób, które z nimi mogą współpracować. Kiedy byliście wychowawcami, wolontariuszami, asystentami. 5 lat temu, kiedy mieszkałem wtedy we Wrocławiu, zadzwonił telefon, że jest wielkie pragnienie, aby zorganizować obóz medu na północy. I tak się zaczęła dalsza część, która trwa do dzisiaj. Obozy, północne obozy młodych odkrywców. Troszkę wyżej na tej naszej mapie. Dlatego mówię też o tych obozach, dlatego że właśnie na tym ostatnim powiedzieliśmy sobie, wow, to jest 5 lat. To, co dzieje się na każdym z obozów, ale to, co też dzieje się szczególnie dla mnie na obozach północy, na północy kraju, to jest to, że jest XXI wiek. Żyjemy w chrześcijańskim kraju, a ja mam mnóstwo dzieci na obozie, którzy bierze tą księgę pierwszy raz do ręki. I pierwszy
pierwszy raz odkrywają to, co jest w niej zapisane. I że to nie jest książka, która leży na półce, ale to jest coś, co jest zapisane specjalnie dla nich. Musielibyście zobaczyć tam, jak przychodzą do mnie po zajęciach, bo mówią: wujek, czy ja mogę coś dla siebie zabrać do pokoju? Potrzymać. Wiecie, że są dzieci, które nie potrafią czytać, otwierają, bo chcą przeczytać? Świadectwo też przeczytać na pewno w Polsce. To jest prawda. Dla mnie jest niesamowity głód, że wśród tych dzieci, które często nie mogą zadbać jakiejś takiej prawdziwej miłości swoim domu, odkrywają miłość, którą mogą zaznać w Jezusie Chrystusie. Chciałam mówić o wielu rzeczach. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, zanim powiem też o tym, co też przed nami. Też jakieś 2 lata temu moja siostra mogła być na obozie. Moi rodzice, którzy nie są wierzącymi ludźmi, pozwolili, aby pojechała na ten obóz. Ona na tym obozie oddała życie Panu Jezusowi. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Przepraszam, drogie siostry, bo mówię to trochę w waszym imieniu, ale choćby nawet dla niej te 25 lat było warto. A wiemy dobrze, że nie tylko ona, ale mnóstwo dzieci, nie tylko na obozach, na klubach i różnych miejscach, stało się dzisiaj możliwe. Warto było. Warto. To 25 lat ogromnej pracy, którą wykonali byli i obecni pracownicy. Dzisiaj chcemy, aby te dokonania, ten ogrom pracy, ten ogrom służby, ta niezmierzona liczba modlitw wkroczyła w kolejne 25 lat. A jeżeli Bóg da kolejne 25, aż do dnia, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. Przez ostatni rok jako pracownicy, także zarząd, osoby, które chciały, miały takie pragnienie też, pracowaliśmy nad kolejnymi 25 latami. Chcieliśmy zobaczyć na to, co do tej pory się wydarzyło, jak pracowaliśmy i chcieliśmy zobaczyć, czy ten cel, ta droga, która została przed nami wytyczona, dzisiaj ma sens, czy jest dalsza wielka potrzeba, aby tą drogą iść. Postanowiliśmy odświeżyć to, co do tej pory
męczyniu. Nie zmieniać. Nie wywracać. Ale na chwilę się zatrzymać i powiedzieć: Panie Boże, co chcesz nam powiedzieć dzisiaj? Przez ten rok pracy bardzo dużo rzeczy wypracowaliśmy. Jeszcze wczoraj intensywna praca trwała. Ale efektem tych naszych modlitw, pracy jest wyznaczenie na nowo wizji. Wizji, którą... O, jest. Wizji, którą na nowo chcemy też Wam, drodzy przyjaciele, przedstawić. Jest to ewangelizowanie i czynienie uczniami Pana Jezusa Chrystusa wszystkich dzieci i nastolatków w Polsce. Kiedy patrzymy na to, mówimy: wow! Czy to jest możliwe? Kiedy modliliśmy się nad liczbą, mogliśmy oglądać, ile to jest pracowników. My wiemy, że w 11 osób nie jesteśmy może w stanie tego zrobić. Ale wymierzyliśmy sobie też pewne cele, dzięki którym wierzymy, że Bóg jest w stanie sprowadzić w kierunku tej wizji. Są to trzy takie ważne cele dla nas. Chcemy prezentować dzieciom i nastolatkom dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Pragniemy także, aby było też prowadzone nauczanie dzieci i nastolatków do duchowej dojrzałości. I wiedząc o tym, że nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, chcemy wspierać wspólnoty i Kościoły w ewangelizowaniu i nauczaniu dzieci i nastolatków. Kiedy mówię my, mam tylko na myśli kilka osób, ale kiedy mówię my, mam na myśli nas tutaj. Mam na myśli także tych ludzi, których się tutaj nie ma, ale gorąco się modlą, naszą służbę i to, co robimy. Mam na myśli każdą wspólnotę, każdy kościół, nawet najmniejszy, każdą rodzinę, której los dzieci i młodego pokolenia nie jest obojętny. Wierzę, że wspólnie możemy to uczynić. Ponieważ Bóg jest z nami. A jeśli Bóg z nami, ktoś przeciw nam. Pragniemy dalej służyć poprzez szkolenia, obozy, kluby biblijne, wydawanie nowych materiałów. Mamy wiele pomysłów, wiele chęci, też planów. Chcemy także rozszerzać naszą służbę poprzez nowych pracowników, poprzez nowych wolontariuszy. Które chcemy pozyskiwać w tych najbliższych latach. I tu pada pewne pytanie. Może znasz kogoś? A może ty sam zastanawiasz się nad tym? Bo gdzieś w środku jest wielkie pragnienie, aby służyć Bogu. Gdzieś w środku jest pragnienie, aby przyłączyć się swoim życiem, swoim czasem do tej służby. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo wiemy, że każdy z Was jest zaangażowany w tę służbę. Modlitwą, swoim wolnym czasem
i swoimi finansami. Ja 9 lat krążyłem wokół medu. Bardzo chciałem. Ale to nie był dobry czas. Czy to będą finanse? Czy komuś w ogóle ten pomysł podoba? Czy ja w ogóle jestem odpowiednią osobą do tego? Nie wiem, co by się stało, gdybym rozpoczął pracę 11 lat temu, a nie 2. Ale jeżeli krążysz wokół medu albo jakiejkolwiek innej służby, to przestań krążyć i zapukaj. I wejdź. Nie czekaj. Bo myślę, że ta druga strona czeka na ciebie. Myślę, że ta wizja medu wymaga na pewno wspólnej modlitwy. Wymaga naszych finansów. Wymaga poświęcenia. Wymaga od nas, którzy jest bliska służba dzieciom. Możemy to wspierać, to dzieło, nadal, każdy z nas. Możemy zarażać tą wizją innych ludzi wokół nas, naszą rodzinę, przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy są obok nas. Mówię o tym, dlatego że chcę was zachęcić, kiedy zakończymy tutaj ten wspólny czas, abyście zabrali materiały do swoich domów, może do swojego zakładu pracy, do swojej rodziny. Możecie odwiedzić tam nasz stolik. Kochana naszą Lidię, Asię. Pewnie wiele osób pamięta to. Skarbonki medu. Postanowiliśmy coś zrobić. Znaleźliśmy oczywiście te skarbonki. Postanowiliśmy odświeżyć je trochę, żeby 25 lat, które minęło, i 25 lat, które jest przed nami, co najmniej 25 lat, na nowo mogło zagościć w naszych domach. Może ty masz taką skarbonkę. I wiernie wspierasz ją w służbę medu. Ale znasz osobę, której też chciałbyś taką skarbonkę podarować. Możesz ją zabrać. A jeżeli nie chcesz brać samej skarbonki, może zabrać naklejkę i przykleić ją do swój słoik w domu i tam zbierać coś, co może pomóc. Te i inne materiały możecie znaleźć tam na naszym stoliku. Ktoś powie, że mogę niewiele dać. 20 groszy. Złotówkę. Chcę powiedzieć na koniec jedno świadectwo. W trakcie wakacji wiele osób tak nie pomyślało. I kiedy zbieraliśmy na północny obóz młodych odkrywców finanse,
a potrzebowaliśmy 6460 zł. Na konto medów wpłynęło 6440 zł. Taka jaka była potrzeba takiego odzew. Nikt z tych ludzi, a myślę, że jest wielu tutaj też z Was, nie myślał o tym, ile dokładnie brakuje, jaka jest potrzeba. Ale Bóg wiedział, jaka jest potrzeba. Dziękuję jeszcze raz za to, że mogłem tutaj tą chwilę podzielić się tym, co Bóg czynił, czyni i wierzy głęboko, że będzie czynił dla służby wśród najmłodszych. Ktoś powie, że jestem najnowszym nabytkiem i najmłodszym, ale są jeszcze młodsi, którzy angażują się w służbę medu. Dlatego chciałbym teraz zaprosić Elę, która podzieli się swoim świadectwem. Ale największym darem był Jego Syn, Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty.
Także chcę was zapewnić, to co słyszeliście, że każdy pracownik medu jest zarząd i z tego świadomy, że nasza Biblia, Boże Słowo jest tak ciężkie, jak cierpienia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale są również, to jest tak ciężka, jak cierpienia i wyrzeczenia tych ludzi, którzy nam zwiastowali Ewangelię. I dzięki temu pastor Marek powiedział, że Dzięgielów to miejsce szczególne. Amen. Bo tu się zaczęło życie wielu z nas, to życie duchowe. Także moje żony, moje, nasze córki teraz służą. Dzisiaj mamy jubileusz 20-lecia naszego małżeństwa, kochanie. Nie wiem, czy pamiętasz. Chcę was zapewnić, właśnie, że my dalej chcemy być wierni Bogu. W tym, co robimy, Zbyszku, jesteś weteranem obozów jako pastor dla dzieci niepełnosprawnych. Kochani, ja powiem świadectwo o tej wdzięczności. Jesteśmy wdzięczni Bogu. Ale także rodzice są wdzięczni za med. Tam, gdzie mieszkam, w żadnym kraju, tutaj są też moi bracia, siostry z tych właśnie miejsc. Pewna matka powiedziała takie słowa. Przyszło lato. Ona ma dwójkę dzieci. Jeden syn normalny, drugi niepełnosprawny. Mówi, latem, kiedy nie ma szkoły, ja wysiadam psychicznie, fizycznie. Mąż zostawił ją, kiedy były już te dziecko niepełnosprawne. A mówi, ja nie mam pomocy, praktycznie z nikogo. Dziękuję Bogu, że wy bierzecie mi to dziecko niepełnosprawne na ten obóz. Ja wtedy mogę odżyć, mogę poświęcić czas dla tego dziecka, które jest normalne. Wielu rodzicom dziękuję Panu Bogu. Zbyszek wie, jak wygląda praca z dziećmi niepełnosprawnymi. Ja też tam dołączyłem jako opiekun czy wychowawca, jak to zwał, to zwał. Moja żona mówi, czy ty wiesz, gdzie ty jedziesz? Jakich dzieci? W tym roku miałem dziecko z autyzmem, Kamil Starnowski. W środę, to była ostatnia środa lipca tego roku, takie pytanie zostało zadane tym dzieciom. One są bardzo niektóre inteligentne, w pozoru. Co chciałbyś, aby Pan Bóg uczynił dla ciebie? Jako wychowawcy myśleliśmy, a może jakiś tam nowy cwet, może jakieś tam nowe wydarzenie. On powiedział, aby Pan Jezus zmienił moje życie. Wtedy wszyscyśmy stali, żeby go błogosławili, Stanowski Gór. Dlatego chcę podziękować wam, że med Ela jest z Piły, Tarnowskie Góry. 20 lat temu, kiedy, 5 lat temu, kiedy dostałem po 20-lecie, od tego czasu otworzyliśmy med Północ i Bartek tam rozkręca naszą misję. A więc chcemy pisać dalsze rozdziały, ale potrzebujemy waszych rąk do pracy, waszych mod, waszych ofiar. Ale też słuchajcie, myślę, że warto podziękować pracownikom medu. Dlatego proszę, aby ci, którzy aktualnie pracują w medzie, ja nie pamiętam ich, sorry, nie pamiętam. Proszę, aby wiesz, nie będę wychowywał po kolei. Gasiu, ty jako pani dyrektor, proszę, moja pana siostra, rozpocznij ten błąd na środek. Proszę, abyście przyszli tutaj do przodu, kochani medoki. Wyjdźcie tutaj do przodu, nie jesteście się. Słuchajcie, oni nie mówili o żadnych cyfrach, a ja powiem wam, że w ciągu roku medu dociera średnio dla jednego pracownika, to jest ponad 200 dzieci. To jest ponad setka wolontariuszy w ciągu roku. A więc 10 pracowników to są już tysiące dzieci, którzy słyszą Ewangelię. Patrzcie, kochani, do przodu. Poproszę także tych, którzy są na pani. Zarząd jest naszym przywilejem, że możemy
Wam usługiwać. Żeby brać nas na kolejną kadencję. Dziękuję.
że coraz więcej dzieci poznaje Twoje imię. Nie obcym staje się imię Jezusa. Coraz więcej dzieci otwiera miłość w tych czasach. Ja dziękujemy Tobie, Panie, że w tych czasach, kiedy jest to tak ważne, by nikt nie zatracił drogi, by nikt nie pozostał z boku wielkiego przesłania, jakim jest poznanie Ewangelii. Dzisiaj dajesz te możliwości. Dzisiaj otwierasz kolejny nowy rozdział przed pracownikami wspierającymi pracowników Maryi, aby można było dalej iść pośród młodych ludzi z Twoim słowem, z Twoim poselstwem. Tak do tego, Panie, pragniemy się prosić, abyś Ty uzdolnił dalej te osoby z Jezusa, abyś Ty dawał siły, abyś Ty dawał możliwości, umiejętności, abyś pozwalał też Panu znajdować nowe osoby, które będą mogły służyć w tej służbie. Abyś Ty też pozwolił nam znaleźć nowe duszy, nowe miejsca, które może dotrze będzie ze swoją służbą. Panie, tak bardzo dziękujemy za to, że tak wiele dałeś. Ale też prosimy o więcej. Prosimy o więcej na każdy kolejny dzień. Wiemy, że prosząc o to, prosimy też o więcej wysiłków, więcej pracy, ale wierzymy, że dodając tego, dodając również sił, skłonność do tego, by tę pracę wykonać. Teraz tak wielką wdzięcznością, Panie, z tego pracowników, ale też za wszystkich współpracowników, wolontariuszy, dla tych wszystkich, którzy też wspierają modlitwami, ofiarami, zaangażowaniem, sercem, za wszystkich młodych, ale też i tych naszych przodków, którzy nam mogli zwiastować Twoje słowo, abyśmy i my mogli poznać w Jezusie Chrystusie sens i cel naszego życia i odrodzić się na nowo, aby też i to poselstwo przekazywać dalej naszym dzieciom, naszym nastolatkom, w naszych miejscach, gdziekolwiek nas stawiasz, w całej Polsce. I chcę, Panie, błogosławić ich słowami zachęty apostoła Pawła, aby drogie siostry, drodzy bracia, byli stali, niewzruszeni, zawsze gotowi do pracy dla Pana, wiedząc też, że ich trud nie jest daremny, nie jest daremny w Panu. I trzymając się tej obietnicy, Panie, błogosławię ich w imieniu Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak uszczupili ten czas, że teraz będę musiała bardzo szybko mówić, żeby wszystko.
słowa przekazać, a już i tak strasznie przedłużyliśmy. W każdym razie nasza oficjalna część dobiegła końca. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na tej uroczystości. Dziękuję za kwiaty, za prezenty, za życzenia przesłane może już pocztą wcześniej, czy w jakiś inny sposób. Możecie i wy dołączyć do tej historii momentu, zaznaczając swój udział, obecność. Mamy tam na końcu taką księgę gości, którą bardzo byśmy chcieli, żebyście też podpisali. Możecie tam i swoje życzenie, czy cokolwiek wpisać. Będzie też tam taka specjalna kartka z życzeniami, pozdrowieniami dla wujka Samuela, o którym tu słyszeliście. Więc wszyscy, którzy go znają, a może nawet nie znają, mogą tam się do tej kartki wpisać. Także proszę, nie wychodźcie stąd, zanim tego nie zrobicie. Jest też okazja oczywiście, jak to zwykle przy uroczystościach w rodzinach bywa, tam na końcu przy wyjściu tym akurat jest taka zielona skrzynka. Jeśli chcielibyście jakiś urodzinowy dar zostawić, to można tam to po prostu zrobić. Oczywiście to jeszcze nie koniec, bo skoro są urodziny, to jest tort. I w związku z tym proszę, żeby tam już osoby przygotowały te kwestie tortu, na który wszystkich zapraszamy później. I chciałam jeszcze powiedzieć, że brakuje tutaj z nami Moniki, jednej z naszych pracowników, ponieważ niestety miała inną uroczystość rodzinną dzisiaj daleko pod Łodzią, w Ozorkowie. I akurat z nami dzisiaj nie może tutaj być, ale to jest, ona z nami tutaj powinna w tym momencie być i być obecna i błogosławiona, ale myślę, że jest z nami i tak myśli o nas. Chciałabym powiedzieć jeszcze, że o 18:00 tutaj będzie odbywał się wieczór chwały, na którym będzie usługiwał też Bob Evans, więc zapraszam. Jeśli ktoś się nie spieszy, może zostać jeszcze na kolejne 2 godzinki, żeby je tutaj spędzić. My was nie wyrzucamy, zachęcamy, żebyście byli, my chcemy z wami rozmawiać, być. Jak tu się zaczną przygotowywać do tej następnej rzeczy, to możemy się tam przenieść troszkę do pokoju dla dzieci, na górę możemy przejść, może do zakrystii, nie wiem. No gdzieś tu sobie znajdziemy miejsce, żeby nie przeszkadzać, żeby ta druga impreza też mogła się zacząć o czasie. Także fanfarę jakąś, nie wiem, jestem tort już gotowy, czy nie? No to zapraszamy. Ja mam śpiewać, o nie. Świętowania. I dziękujemy raz jeszcze za wasze przybycie.